Hej, 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 siema, siema. Nagrywam tym razem filmik z prezentacji, z pierwszego wrażenia mojego wczorajszego dosłownie zakupu. Nie jest tam, nie będzie to żaden unboxing. Tam stoi mój stary Klifek, ciągle działa, ciągle ma się dobrze. Jak na ten czwarty sezon. Ale już teraz przejmie już go mój pełnoletni syn. Także mam nadzieję, że będzie mu służył. A tutaj prezentuję moją nowość. Jest to rower, jeśli mi się uda sfilmować w tym świetle, jest to rower Tabu Flow 5.0. Akurat niezbyt to widać. Aha, bo to jest logo. A tu jest właśnie. O, jest to. Może inaczej pokażę. Jest to Tabu 5.0. Wybaczcie warunki, bo trochę nagrywam sobie z piwnicy. Bo troszeczkę musiałem go jeszcze troszeczkę poustawiać ze względu na to, że miałem kierownicę musiałem sobie poustawiać pod siebie, lekko siodełko musiałem poustawiać pod siebie, manetki, tym bardziej, że od razu poradzę właśnie, może gdzieś widziałem właśnie poradę i zastosowałem się do tego, nie wiem, chyba na kanale, chyba Szajbajka, żeby sobie ustawić nie w ten sposób. Może tak, może spróbuję tak to pokazać. Jeśli jeździcie, zwykle rowery ustawione są w ten sposób do manetek. Nie jest to zbyt proste, niestety ręce na tym cierpią, zwłaszcza przy dłuższej jeździe. Spróbujcie sobie podregulować, żeby opuścić sobie w miarę kąt manetek do siedzenia. I zobaczycie, różnica jest mocna. I teraz tak, jeśli chodzi o szczegóły. No, kierownicę widać. No, troszeczkę nie muszę się przyzwyczaić do niego. Wczoraj sobie machnąłem akurat nie wiem, gdzieś około 20 km, bo musiałem się przyzwyczaić w ogóle do niego, co on potrafi. Bo to już jest troszeczkę maszynka z takiej powiedzmy średniej, podwyższą klasy. Da się powiedzieć, że koszt to prawie 4000 zł. I teraz tak. Gripy gumowane, oczywiście wygląda to śmiesznie, ale one są gumowane, także chwyt jest bardzo pewny. Manetki szimanowskie, oczywiście. Od razu mówię, że tutaj to jest cała grupa Deore. Nieco może przemieszana, bo jeśli chodzi o sam napęd, jest to MK, a przednia przeszutka to jest T serii 6000. Hamulec hydrauliczny jest altusowski jeszcze, MT200, czyli taki podejrzewam, bo nie używałem jeszcze. Taki dosyć podstawowy, ale jeśli po prostu ktoś nie jeździł na takich hamulcach, no to ostrożnie, od razu mówię ostrożnie, bo można niezłego orła zaliczyć. No oświetlenie to jest zakup praktycznie kilka dni przed zakupem roweru. Może zaprezentuję potem. Nie jest to taka typowa lampka, że sobie świeci gdzieś tam lidlowska. Może wytłumaczę, bo to jest jakaś tam chińska firma Spectre Ghost 650. Ja, ta 650 to jest moc 650 lumenów nawet. Póki co jeszcze w testach, także, ale mam bardzo pozytywne wrażenia. Rama, jak widać, jest to rama 19. Chociaż próbowałem sobie w sumie dopasować 21, ale zrezygnowałem z tego względu, że MK mi 19 mi pasowała. Więc tutaj się też nie będę wyłamywał. No i tutaj proszę bardzo, żeby nie było. Shimano Deore M6000. Tutaj jest te 6000, o ile to nie jest nawet 6010. Pedały już metalowe, aluminiowe, tylko oczywiste, że będę sobie musiał. Jakieś obuwie sobie na to przysposobić. Jak to pięknie chodzi. Jak widać z daleka tarczówkę. Tylnią, przednią. No tutaj może nie być tak za bardzo widać. No ale coś tam może. Oponki to są. Szwalbę Smart same już w zestawie. Nic nie musiałem tutaj właściwie dokładać, oprócz oświetlenia oczywiście. Tutaj jeszcze akurat miałem albo szczęście, albo nieszczęście, ale po tych 20 km no dupsko mnie nie bolało. Siodełko Sel Royal było w zestawie oczywiście, tylko że
przyszło uszkodzone. Także panowie ze sklepu pozwolili mi sobie dopasować siodełko. Jest to dosyć fajne siodełko, chyba nawet żelowe. Tu proszę bardzo, jest to Selreal. Nie wiem, czy złapał, dobra, super. Teraz manetki. I tu jest mała ciekawostka, bo to jest powietrzny amortyzator RST firmy RST. I tu jest blokada ręczna z kierownicy, właśnie się loknął. Pyk. Mam odblokowany. Jest blokada oborka, także jak ktoś lubi tak jeździć, ja sobie jeszcze oczywiście popróbuję, bo już próbowałem na starym, bo jeśli to już mam z tego kelesa, tu jest właśnie ta blokadka. To jest taka bardzo prosta blokadka. A właśnie, i to jest blokada, tu jest odblokowany, trzeba się nieco nachylić. I amorek powietrzny dopompowywany, tu jest właśnie to złącze. Blokady właśnie sterowane z kierownicy. Tutaj jest miejsce, jeśli będzie widać, do napompowania tego amortyzatora. Nie wiem, jakie tam panuje ciśnienia, ale już mi sprzedawca mnie uprzedził, że to będzie nawet 20 barów. Więc cóż mogę powiedzieć? Nie wiem, jak mi to wczoraj dopompował. Jeszcze zmazałem se. Także dzwoneczek w zestawie, stopa oczywiście w zestawie jest. W zestawie, proszę bardzo, nie wiem, czy jak to będzie widać. No i ogólnie, może zrobimy test tej lampki, tego spektra. No to jeszcze jest oczywiście, kupiłem sobie zestaw tych lampek. Nie jest może zbyt takie, nie wiem, nie wiadomo, jak pan też nie wiem, jak mi to telefon pokaże. Telefon akurat będzie mocno fałszował na pewno, więc pewnie pełni tego nie zobaczycie, dopóki sobie nie poczujecie. Ok, wyłączymy. Jest oczywiście więcej trybów, tylko tak na szybko zaprezentowałem. Dobra, wyłączymy się. Ok, idziemy do spektra. I już go włączam. Chińska lampka, cały zestaw nie kosztował, nie wiem, 120 zł bodajże. I to jest, o właśnie, jak widzicie, tutaj mam w tym momencie moc około 200 lumenów, przepraszam, 50%, 65, no 300 powiedzmy lumenów na tą chwilę. I nie jest to takie typowe skupione światło, tylko to jest bardzo rozproszone światło, co mocno potrafi, o panowie, pomarańczowy górniczy hauer, mniejsza z tym, wracam do tematu. Mniej więcej teraz świeci około 300 lumenów. Jest to pierwszy tryb. Jest to światło rozproszone, gdzie bardzo ładnie widać. Potem w takich nocnych eskapadach to bardzo ładnie widać. I od razu mówię, kierować światło na dół, bo daje, naprawdę daje. Teraz włączymy sobie drugi tryb. To jest tryb około 400, może w szybkim przeliczeniu, może 450 lumenów. I teraz full power, tylko oczywiście, jak mówię, no to jest akurat tak sztucznie, to taki sztuczny test z piwnicy, także wybaczcie, no naprawdę wybaczcie ten bałagan, ale to w końcu prawa piwnicy. O, i tu mamy maksymalną 650 lumenów. Jest ostrzeżenie po prostu, że przy tym akurat może się grzać, zresztą jest nawet na samej lampce ostrzeżenie, no jak, że hot. I to ciekawe, że mam tu włączoną tylko lampkę, a to widać. No ale okej. Pojemność baterii, bo jest ładowana przez USB 4400 mAh. No tutaj będziemy mieli, o właśnie, jedno miganie. Tutaj będzie tryb SOS. No i wyłączony po prostu. Także tak się prezentuje oświetlenie. To akurat mam już częściowo tak potestowane. I daje radę, tylko jeszcze nie zdążyłem wyczerpać baterii, więc nie jestem w stanie powiedzieć, ile faktycznie trzyma. No jest na pierwszym ładowaniu w sumie. Jeszcze. No tak sobie ostatnio rowerem dojeżdżałem do pracy i z powrotem. A tak mówię.
O tej maszynce nie zapominam. Nie zapominam, zamierzam sobie dalej pielęgnować. Tutaj oczywiście jest krewniak Tabu Kinetic 2.1.0 żony. Wczoraj tam sobie jakieś małe akcesorium dokupiła. Tutaj sobie jeszcze oczywiście dokupiłem jeszcze ekstra zapięcie. To jest kelesowskie akurat, ale grubsze. Grubsze i długość zapięcia gdzieś około 1,80 m. Także no zobaczymy. No mam nadzieję, że jutro pojadę do pracy i mi go nie zapierdolą. Za przeproszeniem. No a tak mówię, no zobaczę, no zobaczę. No na razie mam mieszane wrażenia, bo przesiadka z 8 blatów na 10 blatów tylnych plus inne ułożenie manetek, no troszeczkę wrażenie, szersza kierownica niż właśnie w starym kelesie, nie chce mi się mierzyć tego, po prostu są graficzne oczywiście wyświetlacze, no graficzne, no takie no, optyczne powiedzmy, tu akurat nie są ponumerowane tak jak było w starym, no ale jest orientacja powiedzmy, no jest tu jest akurat przednie, to jest 3. Tu jest już 10 blatów i tu są takie, są to sygnalizacje po prostu takie dwie, może będzie widać, może nie będzie widać, w którym momencie właśnie przerzucać sobie przerzutki przednie, żeby tego nie mieszać, bo te takie pieprzenie właśnie, że to jest 30-biegowy rower, to jest też okan chuja potłucze, że tak za przeproszeniem powiem. Większe wrażenia po prostu już, jak już trochę nim objeżdżę. Jeszcze oczywiście dzisiaj zrobiłem coś takiego, że starłem sobie smar ten fabryczny nieco, bo naprawdę jak go dotknąłem, to myślałem, że się nie odkleje. Także do tego jeszcze dokupiłem akcesorium w końcu. Kask rowerowy, jeśli ktoś sobie będzie prześledzał, bo nie mam go tutaj, nie pokażę. Laser tonik. Jedne chyba z lepszych, na pewno z droższych. Na pewno z droższych, bo gdzieś około 250 zł za sztukę. Także go kupiłem sobie i żonie. Synowi też może, bo syn go przejmie. Tamten z tyłu prawdopodobnie pójdzie na rozbiórkę. To jest Rometowski Proximo X-Fire. Siedzenko mu przekleiłem z jakiegoś tam biedronkowego roweru, bo tak akurat pasowało. Opony wymieniłem na świeże, ale prawdopodobnie pójdzie na rozbiór, także zobaczymy, co z tego będzie. Także moi drodzy, proszę, oglądajcie, komentujcie. Oczywiście wkrótce jeszcze wrzucę następny odcinek Okiem Lamera, tylko zastanawiam się, co jeszcze puścić. Mam nadzieję, że Wam się podobały Wam się te dwa odcinki. Chociaż wiem, że z opinii kilku znajomych, że cienko mnie było słychać, także postaram się to poprawić w jakiś tam sposób. No i dobrać jakąś ciekawą grę, żeby sobie znowu ograć. Także panowie i panie, trzymajcie się. Przyjemnych jazd, jeśli ktoś jeździ na rowerku. Ja sobie tego życzę i wam również. Jak najlepszego sprzętu, jak najdłuższego działającego. Trzymajcie się, cześć.